Witam wszystkich. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować Wurst Hack do Minecrafta. Wchodzimy najpierw w link, który jest w opisie. Tutaj trzeba poczekać kilka sekund. Skip ad. Znowu trzeba poczekać. Skip. Jesteśmy na stronie Wursta. Tutaj można wybrać wersję, jaką się chce. 1.10 jest, 1.9, 1.8. Ja wybiorę 1.9. I tutaj trzeba wybrać oto Complete Jar. Znowu trzeba poczekać. I skip ad. No, Wurst już się pobiera. Teraz trzeba tylko czekać. No, w tym czasie wpiszę tutaj updata. Minecraft. Wybrać trzeba. I teraz versions. Jak już się Wurst pobierze, to trzeba go przenieść do tego folderu. Versions w .minecraft. No teraz trzeba tylko czekać, aż się to pobierze. 3 minuty do końca. No już niedługo się pobierze. No, Wurst już się pobrał. Dobra. Teraz trzeba... Czekajcie. Teraz trzeba to przenieść do tego folderu. No, Wurst już jest w folderze Versions. Teraz uruchamiamy Minecraft Launcher. Robimy nowy folder. Wybieramy jakąś nazwę. Na przykład Wurst 1.9. I teraz trzeba go tutaj znaleźć. O, jest tutaj. Save profil. Teraz go tutaj znaleźć. Wurst 1.9. I play. Najpierw musi się trochę to zainstalować. Później się będzie już normalnie włączać szybko. Już prawie. Jeszcze trochę.
O, już, no. O, już się włączy zaraz. No i jest już wurst. Hak. No i jest już wurst. Wszystko dobrze działa. No, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Cześć.